O, będziemy mieli jeszcze jedną tablicę do wymiany, więc od razu szybka informacja na kolejne bloki, na kolejne dni. Wielka prośba, żeby przez te tablice w trakcie rozgrzewki nie wychodzić, żeby wychodzić bokiem, albo szkoda by było, żeby one nam się tutaj tak masowo uszkadzały, ulegały awarii.
No, już za chwilę powinniśmy rozpocząć rywalizację w eliminacjach. 12 serii na 50 metrów stylem dowolnym kobiet. Jeszcze raz zapraszam zawodniczki, które gdzieś tam może się zabłąkały, a za moment będą startować w tych 12 seriach. ...95. Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców, 95. Główne Mistrzostwa Polski w pływaniu przed nami. 4 dni, mała zmiana w stosunku do lat poprzednich. O jeden dzień skrócona rywalizacja, więc też trochę ten program bardziej złożony, ale eliminacje dość krótkie, bo zapowiada nam się około 2 godziny 40 minut intensywnego pływania. A już za moment przywitamy komisję sędziowską. Zapraszamy zatem sędziów. Przywitajmy ich brawami na początek tych 95. Mistrzostw Polski. Zawody organizowane przez Polski Związek Pływacki. Współorganizatorami są Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Patronat honorowy nad zawodami objął prezydent miasta Olsztyna, dr Piotr Grzymowicz. Warto też wspomnieć o sponsorach. Zawody są współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz sponsora głównego PZP PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pozostali partnerzy, sponsorzy związku, firmy Arena, Variopool, Karolina Medical Center, a my witamy sędziów. Sędzią głównym konkurencji męskich jest pan Jakub Krzywda, sędzia międzynarodowy z Kalisza. Sędzią głównym konkurencji kobiecych jest pani Anna Świderska, sędzia międzynarodowa z Gorzowa Wielkopolskiego. A starterem w trakcie mistrzostw jest pan Jarosław Jankowski, starter międzynarodowy z Gorzowa Wielkopolskiego. No i przed nami pierwszy wyścig na 50 metrów stylem dowolnym kobiet. Oczywiście 10 miejsc wolnych do zajęcia w finale A, 10 miejsc w finale B. Wszystko będziemy wiedzieli już za kilkanaście minut. Witamy serdecznie również wszystkich tych, którzy z samego rana dołączyli do nas za pośrednictwem transmisji na kanale Polskiego Związku Pływackiego na YouTubie. A te poranne sesje właśnie na kanale PZP, a popołudniowe w TVP Sport i na sporttvp.pl, a więc też wielka prośba, już teraz uczulam, żeby wszystko odbywało nam się w miarę zgodnie z harmonogramem, żeby zawodnicy odpowiednio wcześnie stawiali się na zbiórce, czy to przed startem, czy to przed dekoracją. Będziemy o tym jeszcze mówili po południu, a przed nami pierwszy wyścig tych mistrzostw. Angelika Bluga, Astoria Bydgoszcz, Karolina Sel, Korona Swim Kielce, Julia Bańkowska, Neptun Gdańsk, Nadia Studzińska, 15 Bydgoszcz, Aleksandra Pluta, Swimart Wrocław. To inauguracyjna seria tych zawodów. Na torze szóstym Aleksandra Pluta, jedyna poniżej 30 sekund. Thank you.
I wystartowała seria druga. Julia Bartoszewicz, Natalia Gawecka, Wiktoria Guść, Nicole Pszczółkowska, Aleksandra Obajtek, Natalia Działkowska, Agnieszka Rudomina, Władysława Hołowko, Wiktoria Maciuszek i Natalia Piekarska. O nie wszystkie zawodniczki kraulem. Na torze ósmym Wiktoria Maciuszek motylkiem pokonuje te 50 metrów, a wygrywa wyścig Wiktoria Guść, 27 sekund i 3 setne. O tak na przetarcie zawodniczki MKP Szczecin. A w wyścigu numer 3 Wiktoria Szymańska, Martyna Pieńkowska, Zuzanna Rzemojter, Alicja Walc, Maria Stawecka, Zoja Dzik, Kinga Chojnacka, Hanna Świątek, Wiktoria Wrzesińska i Zuzanna Urbańska. O tu już zawodniczki z czasami zgłoszeń, każda powyżej pół minuty, więc zobaczymy, może której z nich uda się pierwszy raz w życiu złamać barierę 30 sekund. O nie, tym razem 30 sekund i 28 setnych. Czas zwyciężczyni tego wyścigu płynącej na torze piątym Zoi Dzik ze Swimlandu Olsztyn. Maja Grzegorczyk, Katarzyna Ryznar, Zofia Wachowiak, Gabriela Karkocha, Julia Hoffman, Wiktoria Rudek, Sofia Bajdalinowa, Wiktoria Kowalska, Antonina Kapka, Kamila Kumorek. To seria czwarta. A my przypominamy, że tegoroczne Mistrzostwa Polski to jednocześnie kwalifikacje aż do 7 imprez międzynarodowych w kategorii junior i senior w tym wyścigu. Najlepsza Wiktoria Rudek, 29 sekund, 1 setna. I ruszyła seria piąta. Anna Niszczenko, Krzyostrowiec Świętokrzyski, Amelia Szydło, Wiktoria Racibórz, Marta Cygrimus, Secret Gliwice, Marta Turbańska, Śląsk Wrocław, Paulina Piechota, 190 Łódź, Wiktoria Masłowska, Swimland Olsztyn, Melisa Orum, 15 Bydgoszcz, Karolina Adamczyk, Warszawianka, Julita Kosowska, 190 Łódź i Kaja Kostańczyk, Most Dąbrowa Górnicza. Już finiszowe metry. Wygrywa ten wyścig płynąca na torze trzecim Marta Turbańska ze Śląska Wrocław, 28 sekund, 53 setne, więc cały czas na prowadzeniu w tych eliminacjach. Wiktoria Guść, 27 sekund i 3 setne przed rokiem. Dawałoby finał B, zobaczymy jak będzie w Olsztynie. A za moment seria szósta.
Julia Zbutowicz, Alicja Szczepańska, Gabriela Gościńska, Jefinia Stukowa, Lena Drynkowska, Weronika Lesiak, Izabela Jakubowska, Natalia Zmierczak, Milena Woźnica, Amelia Leszczyna, seria szósta, a najszybsza w tym wyścigu. Płynąca na torze szóstym, Izabela Jakubowska, olimpijczyk Aleksandr Wódzki, 28.04. Już seria siódma, przekroczyliśmy półmetek tej konkurencji. Maja Nowak, Michalina Jasińska, Nikola Piebiak, Lena Dudek, Marta Szopa, Paula Karlińska, Ewa Sujka, Maja Rutkowska, Aleksandra Chmielewska i Aleksandra Wiśniewska. Skład tego wyścigu. O, coraz szybsze zawodniczki będą nam się oczywiście prezentować na starcie, ale na prowadzeniu w klasyfikacji cały czas pozostaje Wiktoria Guść, w wyścigu siódmym najszybsza Paula Karlińska, 27.76, 3 wyniki poniżej 28 sekund. Wyścig ósmy, zbliżamy się już bardzo mocno do serii rozstawionych. Aleksandra Czubik, Ines Pogorzelska, Maja Przybylska, Marta Czubik, Wiktoria Kocjan, Dominika Batu, Kaniela Staroń, Wiktoria Domżalska, Alicja Kaczorowska i Zuzanna Olko. No i popatrzmy, finiszowe metry, wygrywa ten wyścig płynąca na torze czwartym Wiktoria Kocjan z AZS-u AWF Katowice, 27-26, szybciej od czasu zgłoszenia. I ostatni wyścig nierozstawiony przed nami. Jeszcze momencik, bo mamy jakiś delikatny problem z tablicą. A dobrze by było, żeby wszystkie czasy dobrze nam się zmierzyły. Zwłaszcza w tych wyścigach sprinterskich, każda setna sekundy na wagę złota. Ważna informacja dla trenerów w kwestii sztafet. Dzisiaj mamy sztafetę 4x200 dowolnym. W bloku finałowym są gotowe tutaj przy stoliku speakerów takie formularze. Każdy trener zgłoszonej sztafety proszony jest oczywiście do godziny 13. Można zgłaszać składy sztafet. Każdy trener proszony jest zgłoszonej sztafety o wypełnienie takiego formularza. Są gotowe dla każdego klubu z dostępnymi zawodnikami. Trzeba tylko wpisać 4 nazwiska. Tutaj przy naszym stoliku gotowe takie formularze.
No i rozpoczęliśmy ten ostatni wyścig nierozstawiony. Aleksandra Knop, Weronika Markiewicz, Marta Klimek, Gabriela Szczudło, Amelia Władyczka, Anastazja Lipecka, Magdalena Lis, Zofia Janaszek-Sejdlic, Julia Gwaj i Nadia Jastrząbek. No i wszystkie zbliżają się już do mety. A najszybsza w tej stawce będzie płynąca na torze drugim Marta Klimek, 27-12, niewiele wolniej od rezultatu Wiktorii Guść. No i teraz przed nami pierwsza z rozstawionych serii na torze zero, Waleria Bubnowicz, Orka Grudziądz, na torze pierwszym Wiktoria Kolańczyk, Poznania, na drugim Zofia Sobczak, G8 Bielany, Warszawa, na trzecim Zofia Tymińska, Polonia, Warszawa, na czwartym Kornelia Fietkiewicz, Juwenia Wrocław, na piątym Zofia Woźniak, AZS UW, Alicja Nogaj, Poznania, na torze szóstym, na torze siódmym Barbara Walczak, G8 Bielany, Warszawa, na ósmym Marta Wrzeszczyńska, Poznania i na torze dziewiątym Julii Taniewczas, G8 Bielany. Kornelia Fietkiewicz tutaj na torze czwartym, brązowa medalistka sprzed roku w tym sezonie, wypełniła już minimum na Uniwersjadę, zawodniczka Juwenii Wrocław na prowadzeniu. No dobrze rozpoczęła ten wyścig i wygląda na to, że będzie tutaj wyraźnie najszybsza. Zobaczmy na czas, 25:35, proszę bardzo, tylko 400. Wolniej od rekordu życiowego, najlepszy wynik w tym roku Kornelii Fietkiewicz, więc jeszcze poprawia te rezultaty, czy to ze Sztokholmu, czy to z Wielkiej Brytanii. A przed nami seria 11, w niej na torze 0 Kornelia Buszka, ZDS Uniwersytet Warszawski, na pierwszym Agata Nastręt, Astoria Bydgoszcz, na drugim Gabriela Król, Wisła Puławy, na trzecim Julia Kulik, ZDS Uniwersytet Warszawski, na czwartym Alicja Tchórz, Juwenia Wrocław. Na piątym Julia Majk, Włókniarz Kalisz. Na torze szóstym Flavia Kamzol, SMS Galicja Kraków. Na siódmym Marianna Rydyńska, 15 Bydgoszcz. Na ósmym Gabriela Wójtowicz, Swimland Olsztyn. I na dziewiątym Maja Malasz, SMS Galicja Kraków. Alicja Tchórz, 2 lata temu mistrzostwo Polski w tej konkurencji, przed rokiem srebro. Zobaczymy, jak wypadnie jej start w tym roku. Widzimy, że nie mamy na torze piątym Julii Majk ostatecznie. 9 zawodniczek już za półmetkiem, już zbliża się do mety i dobrze płynie. Alicja Tchórz, będzie kolejne zwycięstwo dla Juwenii Wrocław. 25 sekund, 89 setnych. Pewny awans do najlepszej dziesiątki. Myślę, że możemy to powiedzieć. Julia Kulik na miejscu drugim i na trzecim Gabriela Król. I seria 12, w niej na torze 0 Penelope Zarczyński, GIM 92 Ursynów oczywiście, na torze pierwszym Aleksandra Kościelniak, Szargródna, na torze drugim Wiktoria Gracjasz, Jasień Sucha, Beskidzka, na trzecim Dominika Sztandera, Juwenia Wrocław. Na torze czwartym obrończyni tytułu Anna Dowgierd, Warta Poznań. Na torze piątym Aleksandra Polańska, ZDS Uniwersytet Warszawski. Na szóstym Adrianna Szwabińska, Torpeda Oleśnica. Na siódmym Natalia Lewandowska, ZDS AWF Warszawa. Na ósmym Natalia Janiszewska, Śląsk Wrocław. I na dziewiątym Zofia Górska, ZDS Uniwersytet Warszawski. No, Anna Dowgierd, trzykrotna mistrzyni Polski w tej konkurencji z długiego basenu. No, przed rokiem 25-25.
No i trzeba ją tutaj na pewno wymieniać w gronie faworytek. Niezły ten początek sezonu. Drugie miejsce w Lublinie, zwycięstwo w Oświęcimiu na zawodach Grand Prix, a w wyścigu eliminacyjnym 25-47. A niewiele wolniej od najlepszego tegorocznego rezultatu. Dowgierd wygrywa tę serię przed Dominiką Sztanderą i Aleksandrą Polańską. No i za moment kolejna konkurencja, 50 metrów stylem dowolnym mężczyzn. Będziemy mieli 16 wyścigów sprinterów. Jesteśmy gotowi, zaczynamy. Dwóch zawodników w pierwszym wyścigu, Jakub Lęczowski, Feniks Dębica na torze trzecim, a na torze czwartym Kamil Jaworski, Wodnik Tychy. No Jakub Lęczowski zdecydowanie bardziej znany z występu w stylu klasycznym, finalista ubiegłorocznego EOF-u. Tutaj na rozgrzewkę dzisiaj nie pływamy stylem klasycznym, zatem na rozgrzewkę styl dowolny, 25-01, wygrywa zawodnik z Dębicy tę serię. O siedmiu zawodników w serii drugiej: Aleksander Ławniczak, Jakub Walter, Mikołaj Wilk, Mikołaj Dobecki, Dominik Bielawa, Paweł Kucharczyk i Jakub Śliwka. Nie mamy nikogo na torze siódmym. No i widzimy, że tu już są pierwsi zawodnicy. O, konkretnie jeden płynący na torze piątym. Dominik Bielawa, który sprawdza swoją formę właśnie w stylu klasycznym. Tak jak mówił Maciek, dziś żabkarzy w rywalizacji stylem klasycznym oglądać nie będziemy. A i niektórzy pewnie skorzystają z tej okoliczności. Jakub Walter, 24-12, rezultat naszego medalisty Mistrzostw Świata i Europy Juniorów z ubiegłego roku. Kamil Gontarczyk, Maksymilian Konicki, Bartosz Kasyna, Jan Warchoł, Jakub Zawadzki, Krzysztof Aszgin,
Karol Pokrętowski, Bartosz Linart, Jakub Chodulski, Jakub Muszyński. Seria trzecia. Jakub Chodulski, 25 sekund i 16 setnych. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej pozostaje zatem Jakub Walter. A my już widzimy serię czwartą na Telebimie, więc za moment będziemy rozpoczynać rywalizację w tym wyścigu. Z najlepszym czasem zgłoszenia Jan Suchocki ze Swimlandu Olsztyn. Aleksander Nerloch, Bartosz Kojnacki, Jan Zinkowicz, Jan Chmielewski, Jan Suchocki, Igor Litwiński, Filip Kurdelski, Maksymilian Czerwiński, Marcel Hoffman i Patryk Kaliszewski. Wyścig numer 4. Tutaj wszyscy zgłoszeni z czasami powyżej 27 sekund. Ale mamy jeden rezultat poniżej tej granicy. Jan Suchocki, płynący na torze czwartym, zawodnik z Olsztyna, 26,79. A w serii piątej wystartowali Kamil Lewiński, Franciszek Mickiewicz, Maksymilian Jańczyk, Jakub Katana, Bartłomiej Goraj, Mikołaj Klonowski, Oskar Woźny, Aleksander Kriukow, Maciej Halkiewicz, Ignacy Choroszewski. Maciej Halkiewicz, 26 sekund, 23 setne. Zwycięża zawodnik Omegi Olkusz. Seria szósta. Filip Dąbrowski, Ryszard Skulski, Stefan Dobrowolski, Mikołaj Guzik, Szymon Sarnat, Kacper Majewski, Korneliusz Zapert, Grzegorz Czogała, Szymon Zawiliński, Miłosz Konieczny. No, w tych wcześniejszych seriach zwłaszcza oglądamy wielu zawodników, dla których nie jest to podstawowa konkurencja, ale jako że dzisiaj stylem klasycznym nic nie pływamy, no to wielu żabkarzy choćby, jak drugi w tym wyścigu Grzegorz Czogała, na przetarcie 50 kraulem, a Korneliusz Zapert najlepszy w serii szóstej.
Franciszek Chmielewski, Piotr Wiraszka, Bartłomiej Jabłoński, Daniel Witan, Patryk Leśniewski, Oskar Cebula, Cezary Lejman, Mateusz Pińczak, Hubert Pawlak, Wojciech Puch. Seria siódma. No tutaj na torze pierwszym jeden z najzdolniejszych 14-latków w tym momencie w naszym kraju, Piotr Wiraszka, GIM 92 Ursynów. Też zgłoszony do kilku konkurencji i on wygrywa drugie miejsce, zajmuje 14-latek z Warszawy, najszybszy Daniel Witan, Olimpik Warka, 25-18. Seria ósma, Bartosz Stanisławski, Michał Dobry-Janowicz, dalej Radziński, Kasprzak, Jurczak, Leśniewski, Makowski, Gościński, Sienkiewicz i Szporak. A mamy wyścig rozstrzygnięty, Dominik Makowski z Warty Poznań. Z czasem 24:71. Połowa wyścigów w tej konkurencji za nami. Maksymilian Ujec, Stanisław Szczęsny, Roman Domagała, Tymoteusz Staroń, Maciej Gabryś, Oliwier Piątek, Szymon Iskra, Bartosz Myśliwiec, Grzegorz Filipiak, Michał Gąsiorowski. To seria dziewiąta, a my mamy pierwszy dzisiaj komunikat z tych, których chcielibyśmy mieć jak najmniej, a więc dyskwalifikacja płynący w serii trzeciej. Na torze trzecim Jan Warchoł został zdyskwalifikowany za przedwczesny start. A wyścig dziewiąty wygrywa Maciej Gabryś, 24 sekundy i 34 setne, coraz więcej tych rezultatów poniżej 25 sekund w akwasferze. I seria dziesiąta, Bartosz Bilski, Oskar Ślesik, Kacper Antosik, Mateusz Stawicki, Rafał Mienicki, Jakub Skolasiński, Adrian Kaliszewski, Szymon Fałek, Bartosz Staniszewski i Antoni Frączak. O kilka ciekawych nazwisk już w tym wyścigu, chociaż akurat nie specjalizujących się może na 50 metrów stylem dowolnym, ale jeszcze będziemy ich oglądać, myślę, wysoko na czołowych lokatach w trakcie tych mistrzostw. A wyścig wygrywa Kacper Antosik, 24:40.
Kolejny wyścig Szymon Hanf, Jan Kulz, Robert Szczutkowski, Maciej Łangowski, Maksymilian Belzyt, Gracjan Krumplewski, Szymon Grot, Nestor Zinkowski, Dawid Majsak i Maciej Konarski. Nestor Zinkowski pierwszym zawodnikiem, który popłynął poniżej 24 sekund, 23,93. Rezultat reprezentanta łódzkiej trójki. Przed rokiem 23,70 mniej więcej trzeba było pływać, by znaleźć się w finale B. Zatem jeszcze pewnie trzeba poczekać co najmniej jeden wyścig na taki rezultat. Seria 12. Gustaw Warzocha, Szymon Mróz, Krzysztof Radziszewski, Filip Lech, Kacper Duda, Jan Brzuska, Bartosz Grzegorzewski, Mateusz Kowalski, Aleksander Kuś, Igor Popow. Radziszewski. Grzegorzewski 300, wolniej, dwa rezultaty poniżej 24 sekund. I ostatnia seria przed tymi rozstawionymi, wyścig numer 13. W serii 13 Dawid Malik, Michał Pruszyński, Piotr Jackiewicz, Mikołaj Hetman, Kacper Kolańczyk, Konrad Madej, Jakub Jabłoński, Julian Świderski, Krystian Czeszewski i Piotr Kowalczyk. Konrad Madej, Gos Raszyn, 23,61, najlepszy w tej serii, no i to jest wynik, który przed rokiem dawał miejsce w finale B. A my rozpoczynamy wyścigi rozstawione, seria 14. Na torze 0 Przemysław Pietroń, AZS UMCS Lublin. Na torze pierwszym Bartosz Mielniczuk, AZS UW. Na torze drugim Jan Hołup, AZS UMCS Lublin. Na torze trzecim Paweł Smoliński, AWF Katowice. Na czwórce Konrad Czerniak, MKP Szczecin. Na torze piątym Piotr Ludwiczak, AWF Katowice. Na torze szóstym Marcel Wągrowski, AZS Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka. Cezary Kraj, Tritim Rumia na torze siódmym. Na ósemce Konrad Zieliński, 190 Łódź. I na torze dziewiątym Maciej Leszczyński, Wiktoria Racibórz. Konrad Czerniak, najlepszy rekord życiowy w tej stawce, ale mamy tutaj medalistę z ubiegłego roku, Piotr Ludwiczak. O 22 sekundy i 23 setne rezultat Konrada Czerniaka, zdecydowanie najszybszy, Piotr Ludwiczak na miejscu drugim,
też z wynikiem poniżej 23 sekund. No i Marcel Wągrowski na pozycji trzeciej, a przed nami seria 15 na torze 0 Kajetan Krucki Poznania, na torze pierwszym Kacper Czapla MKP Szczecin, na drugim kolejny zawodnik ze Szczecina Michał Bieroński, na trzecim Mateusz Chowaniec AZS AWF Katowice, na torze czwartym wicemistrz Polski sprzed roku zawodnik MKP Szczecin Karol Ostrowski, na torze piątym Dominik Dudys AZS AWF Katowice, na szóstym Jakub Kraska, AZS Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Mikołaj Juchno i KS Konstancin, na torze siódmym, na ósmym Szymon Jaworski, AZS AWF Katowice i na torze dziewiątym Nikita Szeremet, G8 Bielany Warszawa. Karol Ostrowski, olimpijczyk z Tokio, najlepszy rezultat, najlepszy rekord życiowy w tej stawce, 22 sekundy i 6 setnych, pływał już reprezentant MKP Szczecin. No przed momentem Konrad Czerniak, najlepszy w tym roku wynik, jeśli chodzi o polskich zawodników. Teraz Mateusz Chowaniec, 22:57. O, dokładamy 3 rezultaty poniżej 23 sekund. No wydaje się, że to będzie dawało awans do finału A. Dominik Dudys na miejscu czwartym w tym wyścigu, 23 sekundy, 2 setne, a w serii 16 na torze 0 Oskar Sawicki, AZS UMCS Lublin, na pierwszym Bartosz Pisorowicz, AZS UMCS Lublin, na drugim Szymon Różycki, GIM 92 Ursynów, na trzecim Kamil Sieradzki, AZS AWF Katowice, na czwartym broniący tytułu Paweł Juraszek, AZS AWF Katowice, na torze piątym Paweł Uryniuk, AZS UMCS Lublin, na szóstym Szymon Misiak, Szar Grudna, na siódmym Maksymilian Minichowski, piątka Łomianki, na ósmym Wiktor Tkacz, MKS Piaseczno i na dziewiątym Oliwier Górka, G8 Bielany Warszawa. Nie mamy Oskara Sawickiego, ale pozostali zawodnicy już ruszyli do walki o miejsca w finałach. Paweł Juraszek, 4, nawet 5 złotych medali z rzędu od 2017 roku na Mistrzostwach Polski na długim basenie, nie do zatrzymania. I w tym wyścigu 22 sekundy, 53 setne, najlepszy czas zawodnika AZS-u AWF Katowice. Paweł Uryniuk i Kamil Sieradzki dołączają do grona zawodników z rezultatami poniżej 23 sekund. No i będziemy czekać na podsumowanie tej konkurencji, a już za moment 100 metrów stylem motylkowym. Panie przygotowują się do startu, powinniśmy też zobaczyć listę startową tego pierwszego wyścigu za chwileczkę. 7 serii zaplanowanych w rywalizacji delfinistek. No a skoro czekamy jeszcze, no to szybko przedstawmy skład finałów na 50 metrów stylem dowolnym kobiet. W finale A Kornelia Fietkiewicz, Anna Dowgierd, Alicja Tchórz, Dominika Sztandera, Aleksandra Polańska, Zofia Tymińska, Alicja Noga i Wiktoria Gracjasz, Julia Kulik i Gabriela Król. A w finale B Alicja Szczepańska, Zofia Sobczak, Gabriela Wójtowicz, Adrianna Szwabińska, Marianna Rydyńska, Natalia Janiszewska, Kornelia Buszka, Flawia Kamzol, Waleria Bubnowicz i Wiktoria Guść. Z tym, że Wiktoria Guść już wycofana z tego wyścigu, więc do finału B kwalifikuje się Natalia Lewandowska. A ja przypomnę trenerom, że tutaj na naszym stoliku są formularze do sztafet. Trzeba wypełnić taki formularz zgłoszeniowy sztafety
są gotowe dla każdej zgłoszonej sztafety, dla każdego klubu osobno. Trzeba tylko wpisać w odpowiedniej kolejności nazwiska. Czekają te formularze tutaj na naszym stoliku. Oczywiście pół godziny na ewentualne wycofania z finałów 50 metrów stylem dowolnym kobiet. Jeżeli ktoś miałby zostać wycofany, to zapraszamy do naszego stolika, prosząc o informacje w tym temacie. Magdalena Lis zbliża się do mety na prowadzeniu. Spora przewaga nad rywalkami. Będzie zdecydowane zwycięstwo. Na miejscu drugim Anna Niszczenko i na trzecim Natalia Jabłońska. Wyścig numer 2. W nim Olga Plaga, Skalar Słupsk, Natalia Brojanowska, G8 Bielany Warszawa, Aleksandra Sawczenko, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Anastazja Ryklińska, Olimpia Lublin, Aleksandra Tomaszewska, Salos Cortile Kielce, Pola Michalska, Warszawianka, Julia Staszkiewicz, Most Dąbrowa Górnicza, Marta Maciejewska, Neptun Gdańsk, Iga Sobek, Kormoran Olsztyn i Alicja Walc, Płetwal Szczytno. Zdecydowanie najszybciej Aleksandra Sawczenko na torze drugim. Jedyna poniżej 30 sekund. Piętnastoletnia pływaczka reprezentująca KSZO Ostrowiec Świętokrzyski z wyraźną przewagą. Minuta, 5 sekund i 2 setne, a więc znacznie poprawiony czas ze zgłoszenia. Seria trzecia, Marta Azgin, Neptun Gdańsk, Karolina Adamczyk, Warszawianka, Dominika Sadowska, 15, Bydgoszcz, Karolina Szyszko, Olimpijczyk Suwałki, Katarzyna Kozak, AZS-u MCS Lublin, Milena Woźnica, Żabianka Gdańsk, Amelia Leszczyna, MOS Katowice, Alicja Szczepańska, Olimpia Świecie, Weronika Gomułka, 190 Łódź i Maja Rutkowska, 149. Thank you.
na torze ósmym Weronika Gomułka, ale odrobinę szybciej Dominika Sadowska dopłynęła do ściany. Lepszy finisz zawodniczki z toru drugiego. Minuta 7:16, czas zwycięzczyni. Seria czwarta, Agata Rusek, AZS Uniwersytet Warszawski, Antonina Sulak, piątka Konstantyn Włócki, Oliwia Trojnacka i Karstal Mielec, Alina Bobrowska, Krzeostrowiec Świętokrzyski, Kinga Kępa, AZS AWF Katowice, Anna Duda, MKP Szczecin, Weronika Głowacka, IKS Konstancin, Maja Przybylska, GIM 92 Ursynów, Zuzanna Kordek, SMS Racibórz i Olga Bukowska, MKP Szczecin. O Kinga Kempa na prowadzeniu można powiedzieć, że zgodnie z planem, bo ma tutaj najlepszy czas zgłoszenia, jedyny poniżej minuty i 5 sekund. Ale włącza się do tej rywalizacji o zwycięstwo też Weronika Głowacka. Dobrze finiszuje na torze trzeci Malina Bobrowska i pozmieniało nam się w tej czołówce. Bobrowska powinna być najszybsza. Minuta 4 sekundy i 46 setnych. Weronika Głowacka, minuta 5:19 i Anna Duda na miejscu trzecim, też z rezultatem poniżej minuty i 6 sekund. No i przed nami serie rozstawione w wyścigu piątym na torze 0. Gabriela Gorczyca, SMS Galicja Kraków. Na torze pierwszym Anna Sobaszek, SMS Galicja Kraków. Na drugim Alicja Miłek, jedynka Łódź. Na trzecim Flavia Kamzol, SMS Galicja Kraków. Na czwartym Julia Majk, Włókniarz Kalisz. Na piątym Amelia Marek, Delfin Tarnów. Na szóstym Marianie Triepko, Delfin Gdynia. Na siódmym Wiktoria Kolańczyk, Poznania. Na torze ósmym Joanna Świderska, Nawa Skierniewice. A na dziewiątym Paula Karlińska, MKP Szczecin. Julia Majk płynąca tu na torze czwartym, srebrna medalistka sprzed roku, w tym sezonie już z minimum na młodzieżowe mistrzostwa Europy i na Uniwersjadę. Rekord życiowy 59 sekund 32 setne, w tym roku zaledwie kilka setnych wolniej pływała podopieczna Dominika Grudzińskiego. I ona zgodnie z przewidywaniami otwiera najszybciej, 27:78, za nią Amelia Marek, a więc finalistka ubiegłorocznych Mistrzostw Europy Juniorek. O mocne otwarcie nie oszczędza się Julia Majk już w wyścigu eliminacyjnym. Amelia Marek wciąż na miejscu drugim, zobaczymy jakie to będą rezultaty. Ale powinno być całkiem nieźle. Julia Majk finiszuje. Będzie poniżej minuty, 59:81. Rezultat zawodniczki Włókniarza Kalisz. Amelia Marek, minuta 2 sekundy i 2 dziesiąte. I Flavia Kamzol na miejscu trzecim, minuta 2 sekundy i 5 dziesiątych. A przed nami seria szósta. Natalia Hermanowska, G8 Bielany Warszawa na torze 0. Na pierwszym Kinga Paradowska, stowarzyszenia ZS WSG Bydgoszcz. Na torze drugim Anna Bonecka, warszawianka. Na trzecim Dominika Kosakowska, AZS UMCS Lublin. Na czwartym Wiktoria Piotrowska, AZS AWF Warszawa. Na piątym Paulina Cierpiałowska, Barakuda Gdańsk. Na torze szóstym Gabriela Herbreder, GIM 92 Ursynów. Na torze siódmym Aleksandra Cieplak, AZS AWF Katowice. Na ósmym Marta Wrzeszczyńska, Poznania. I na dziewiątym Waleria Bubnowicz, Orka Grudziądz.
O, Wiktoria Piotrowska, liderka tegorocznych list, zwyciężczyni ubiegłorocznego Polish Open. 59-31 pływała już w trakcie Grand Prix w Oświęcimiu, wypełniając minimum na Uniwersjadę i na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Ona też najszybsza na początku tego wyścigu, 27-35. Otwiera. O, też już rano atakuje wynik poniżej jednej minuty, ale dobrze płynie też Paulina Cierpiałowska. Ona w drugiej części dystansu wysunęła się na prowadzenie. Cierpiałowska i Piotrowska, one będą najszybsze. A jaki to będzie rezultat Pauliny Cierpiałowskiej? Minuta i 47 setnych sekundy, więc mamy wypełnione minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów przez Paulinę Cierpiałowską. Wiem, że w tym roku 18-latki również będą mogły rywalizować w Belgradzie, więc pierwsze minimum w Olsztynie w tej rywalizacji delfinistek. A teraz mamy w serii siódmej na torze zero Aleksandrę Judę z Unii Oświęcim. Na torze pierwszym Julia Gwaj, olimpijczyk z Suwałki. Na drugim Penelope Żarczyńskiej, GIM 92, Ursynów Warszawa. Na torze trzecim Martyna Piesko, AZS UMCS Lublin. Na czwartym mistrzyni Polski sprzed roku Paulina Peda, AZS AWF Katowice. Na piątym Joanna Świątek, Feniks Dębica. Na szóstym Zuzanna Famulok, AZS AWF Katowice. Na siódmym Alicja Rodziewicz, Nawa Skierniewice. Na torze ósmym Julia Sobuń, Unia Oświęcim. I na dziewiątym Weronika Woś, GIM 92 Ursynów. ...58-97 rezultat Pauliny Pedy, który dawał jej złoty medal przed rokiem. Niewiele wolniej od rekordu życiowego, 58-90 wynik Pauliny. Druga zawodniczka w historii naszego kraju, która złamała barierę 59 sekund. No i na środkowych torach zacięta rywalizacja o zwycięstwo w tym wyścigu eliminacyjnym. Dobrze dysponowana w tym sezonie Joanna Świątek. No i powinno być też szybko w Olsztynie. Prowadzi Joanna Świątek przed Pauliną Pedą. A Świątek ten wyścig wygrywa z czasem minuta i 63 setne sekundy. Paulina Peda na miejscu drugim, Zuzanna Famulok na trzecim. A przed nami rywalizacja mężczyzn, 10 serii. Poszukiwana koszulka SMS-u Olsztyn, zabrana w trakcie rywalizacji pań na 100 metrów stylem motylkowym. Koszulka SMS-u Olsztyn, jeżeli ktoś przypadkowo znajdzie w swoich rzeczach, prosimy o zwrot do stolika speakera. Kamil Gontarczyk, Capri Armeksim Pruszków na torze trzecim, Jan Zera na torze czwartym, Maksymilian Olszyński na torze piątym, dwóch zawodników Kormorana Olsztyn, trzyosobowy wyścig numer jeden, 100 metrów stylem motylkowym panów. Mamy rezultaty mężczyzn na 50 metrów stylem dowolnym. Przedstawmy finalistów. W finale A Konrad Czerniak, Paweł Juraszek, Mateusz Chowaniec,
Paweł Uryniuk, Kamil Sieracki, Jakub Kraska, Piotr Ludwiczak, Michał Bieroński, Dominik Dudys i Marcel Wągrowski, a w finale B Szymon Misiak, Szymon Różycki, Bartosz Mielniczuk, Bartosz Piszczorowicz, Karol Ostrowski, Mikołaj Juchno, Konrad Zieliński, Szymon Jaworski, Kacper Czapla i Wiktor Tkacz. W rezerwie Maksymilian Minichowski i Cezary Kraj. I oczywiście pół godziny na ewentualne wycofania. Seria druga panów, Franciszek Chmielewski, G8 Bielany, Warszawa na jedynce, Filip Kurdelski, Warszawianka na dwójce, Adam Ujewski, Kormoran Olszyn na torze trzecim, Norbert Ociepa, Most Dąbrowa Górnicza na czwórce, Kacper Antosik, G8 Bielany, Warszawa na torze piątym, obok Michał Rżyski, Kormoran Olsztyn, na torze siódmym Miłosz Konieczny, Nika Sport Team Kraków i na torze ósmym Marcel Hoffman, Olimpia Świecie. Kolejny komunikat o dyskwalifikacji płynący w serii pierwszej na torze piątym. Maksymilian Olszyński został zdyskwalifikowany za przedwczesny start. Wystartowała seria trzecia, Oliwier Piątek, piętnastka Bydgoszcz na torze zero, Kamil Sporak reprezentujący Skłatinę Ostrołęka na torze pierwszym, Kacper Tobiasz, G8 Bielany na drugim, na trzecim Piotr Jackiewicz, G8 Bielany, na czwartym Nikodem Jędryka, Trójka Łódź, na piątym Kamil Gola, Mosir Kędzierzyn-Koźle, na szóstym Przemysław Plewka, Sigret Gliwice, na siódmym Aleksander Majkowski, Warszawianka, na ósmym Antoni Górski, Korona Swim Kielce i na dziewiątym Maksymilian Ujec, Swimart Wrocław. A już są w wodzie uczestnicy wyścigu numer 4. Dawid Majsak, Salos Cortile Kielce, Bartłomiej Jabłoński, Stowarzyszenie Hobby Sport, Jan Kuls, Trójka Łódź, Szymon Mróz, Wodnik Tychy, Oliwier Łukasik, Most Dąbrowa Górnicza, Piotr Oktabowicz, Olimpik Warka, Marcel Setlak, Żabianka Gdańsk, Mikołaj Litewski, Polonia Warszawa, Kacper Majewski, G8 Bielany Warszawa i Bartłomiej Goraj, Omega Olkusz.
Na torze trzecim Szymon Mróz, Wodnik Tychy, zwycięża z rezultatem 58 sekund 14 setnych. I wystartował wyścig piąty. Wójciak, Krysiak, Wildner, Dworakowski, Stanisławski, Pera, Wykręt, Grot, Hanwi, Janczyk. Tymczasem składy finałów kobiet na 100 metrów stylem motylkowym. W finale A Julia Majk, Paulina Cierpiałowska, Joanna Świątek, Paulina Peda, Wiktoria Piotrowska, Zuzanna Famulog, Martyna Piesko, Amelia Marek, Flawia Kamzol i Aleksandra Cieplak. A w finale B Kinga Paradowska, Dominika Kosakowska, Penelope Zarczyński, Anna Bonecka, Anna Sobaszek, Alicja Rodziewicz, Gabriela Herbreder, Wiktoria Kolańczyk, Julia Sobuń i Waleria Bubnowicz. Ale mamy już wycofanie. Zuzanna Famulog za ZSU AWF Katowice nie popłynie w finale A. Zatem do finału A kwalifikuje się Kinga Paradowska, a do finału B wchodzi Joanna Świderska. Kinga Paradowska, AZSW SG Bydgoszcz w finale A, natomiast Joanna Świderska, Nawa Skierniewice w finale B, w rezerwie Marta Wrzeszczyńska i Paula Karlińska. A w serii piątej najszybszy Szymon Hanw. Wyścig szósty. Piotr Piątkiewicz, Trójka Łódź, Maciej Leszczyński, Wiktoria Racibusz, Miłosz Świderski, Jedynka Łódź, Bartosz Darul, MKP Szczecin, Jakub Jabłoński, G8 Bielany Warszawa, dalej dwóch zawodników Skalara Słupsk, Dawid Karczmarczyk i Dawid Plaga, Michał Szymczyk, Gosraszyn na torze siódmym, Kacper Duda, Galicja Kraków na ósemce, Dominik Wdowiak, Most Dąbrowa Górnicza na torze dziewiątym. Tor piąty, Dawid Karczmarczyk i on wygrywa 57-19. Jan Gajda, Trójka Łódź, Piotr Niestój, Salo Skortile Kielce, Tymoteusz Jóźwiak, Stowarzyszenie Green Słupno, Bartosz Wieraszka, TP Zielona Góra, Jakub Katana, Secret Gliwice, Mateusz Konieczny, Nika Sport Team Kraków, Mateusz Falasz, G8 Bielany Warszawa, Igor Dzierkacz, także G8 Bielany Warszawa, Aleksander Krystyński, Galicja Kraków, Jarosław Knop, 15 Bydgoszcz. To seria siódma, a więc ostatni wyścig nierozstawiony. Na torze szóstym Mateusz Falasz, G8 Bielany Warszawa, jedyny z rezultatem poniżej 56 sekund. I przed nami pierwszy wyścig rozstawiony w serii ósmej na torze zero. Jan Barczyk, Omega Olkusz,
Na pierwszym Bartosz Michtak, Ostrowiec Świętokrzyski. Na drugim Maciej Gabryś, Secret Gliwice. Na trzecim Aleks Tomaszewski, Ostrowiec Świętokrzyski. Na czwartym Michał Poprawa, ZDS AWF Katowice. Na torze piątym Michał Chmielewski, Muszelka Warszawa. Na szóstym Maciej Matyjasek, ZDS AWF Katowice. Na siódmym Kacper Czapla, MKP Szczecin. Na ósmym Kacper Płoszka, Jedynka Łódź. I na dziewiątym kolejny zawodnik łódzkiej jedynki, Kacper Mochnal. Michał Poprawa, najszybsze otwarcie, 25-13. A my mamy wycofania z finału B, 50 metrów stylem dowolnym kobiet. Wycofana Flavia Kamzol z SMS-u Galicji Kraków, więc kwalifikacje ma Barbara Walczak, G8 Bielany Warszawa. Natomiast z finału B 100 metrów stylem motylkowym kobiet wycofana Gabriela Herbreder, GIM-92 Ursynów. A to oznacza, że do finału B wchodzi Marta Wrzeszczyńska z Poznania. A Michał Poprawa 54-28. Tak otwiera rywalizację zawodnika ZDS-u AWF Katowice. Pierwsza seria rozstawiona za nami. Czas na wyścig dziewiąty. A w tej serii Mateusz Sal, Mozopole na torze 0. Na torze pierwszym Tomasz Dobrzyński, AZS Uniwersytet Warszawski. Na torze drugim Mikołaj Popiel, AZS UMCS Lublin. Na trzecim Damian Chrzanowski, Śląsk Wrocław. Na torze czwartym lider tegorocznych list krajowych Adrian Jaśkiewicz, G8 Bielany Warszawa. Następnie trzech zawodników AZS-u UMCS-u Lublin. Na torze piątym Paweł Uryniuk. Na szóstym Wojciech Ogrodnik. I na siódmym Oskar Sawicki. Na torze ósmym Albert Warzocha, Warta Poznań. I na dziewiątym Kamil Bryła, AZS AWF Katowice. Adrian Jaśkiewicz w tym sezonie już z minimum na Uniwersjadę oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, ale jego celem jest kwalifikacja na Mistrzostwa Świata do Fukuoki. Tutaj Jaśkiewicz na prowadzeniu w połowie dystansu. 52-20, najlepszy tegoroczny rezultat zawodnika G8 Bielany Warszawa i tu z dużą przewagą pewnie płynie po zwycięstwo wyścigu eliminacyjnym. Patrzmy na rezultat. Adrian Jaśkiewicz, G8 Bielany Warszawa, 51-70, a więc mamy minimum na Mistrzostwa Świata. Adrian Jaśkiewicz z rezultatem lepszym od tego, jaki został wyznaczony, by móc startować w Fukuoce w lipcu w Mistrzostwach Globu. Wielkie brawa! O, użyło Adrianowi, już rano zaatakował ten rezultat. No i pięknie sobie poradził, nowy rekord życiowy. Piąty zawodnik w historii naszego kraju, który łamie barierę 52 sekund. O, chyba nareszcie Adrian powiedział w tym momencie. No i rzeczywiście długo czekał na to minimum, ale się doczekał, pracował przez cały sezon. A my już widzimy skład kolejnego wyścigu za moment. Ostatnia
Seria rozstawiona na torze 0. Aleksander Styś, UKP Polonia Warszawa na torze pierwszym. Jakub Barchwic, Manta Warszawa Włochy. Na drugim Jakub Łoboda, ZSU MCS Lublin. Na trzecim Krzysztof Chmielewski, Muszelka Warszawa. Na czwartym Jakub Majerski, AZS AWF Katowice. Na piątym Mateusz Chowaniec, AZS AWF Katowice. Na szóstym Maciej Guliński, AZS Uniwersytet Warszawski. Na siódmym Jan Brzuska, G8 Bielany Warszawa. Na ósmym Szymon Misiak, Szark Grudna. I na dziewiątym Maciej Olewniczak, Polonia Warszawa. Jakub Majerski, rekordzista kraju, ale także jeszcze bez minimum na Mistrzostwa Świata w tym sezonie. No pytanie, czy podobnie jak Jaśkiewicz przed momentem, będzie atakował już w eliminacjach ten rezultat? 24-32 Jakub Majerski. No 24-08 otwierał w poprzedniej serii Adrian Jaśkiewicz. No ale wiemy, że Kuba Majerski fantastycznie pływa, zwłaszcza drugą część dystansu. I tutaj także nie pozostawia złudzeń, z dużą przewagą Kuba Majerski. ...52-09, najlepszy tegoroczny rezultat, ale o minimum będzie walczył w finale Jakub Majerski. I panowie, możecie wyjść z wody, bo przed nami styl grzbietowy, 200 metrów stylem grzbietowym. W rywalizacji grzbiecistek nie startujemy na zakładkę. A w serii pierwszej trzy zawodniczki już za moment zaprezentują nam się na torach od 3 do 5. O, jeszcze jedna ważna informacja odnośnie rywalizacji na 50 metrów stylem dowolnym kobiet. Wkradł się jakiś błąd pomiarowy, jeżeli chodzi o pierwotne rezultaty. Alicja Szczepańska nie popłynie w finale B, a to oznacza, że do finału B wchodzi Marta Klimek, AZS-u MCS Lublin. Mamy też już oficjalne rezultaty na 100 metrów stylem motylkowym mężczyzn. W finale A Adrian Jaśkiewicz z minimum na Mistrzostwa Świata, a razem z nim Jakub Majerski, Krzysztof Chmielewski, Damian Chrzanowski, Michał Poprawa, Maciej Guliński, Michał Chmielewski, Paweł Uryniuk, Aleks Tomaszewski,
i Jakub Barchwic, a w finale B Maciej Matyjasek, Mateusz Szal, Jakub Łoboda, Bartosz Michta, Kacper Płoszka, Kacper Czapla, a Mateusz Falasz, Maciej Gabryś, Mikołaj Popiel i Piotr Niestój. No i jeszcze rezerwowi, w rezerwie Szymon Hanf i Maciej Olewniczak. Pół godziny na wycofania. A w pierwszej serii pani na 200 metrów grzbietem, Agata Naskręt, zawodniczka Astorii Bydgoszcz, płynąca na torze piątym, no swego czasu medalistka Mistrzostw Europy Juniorów, właśnie w stylu grzbietowym. I mistrzyni Polski w tej konkurencji z 2018 roku, wspólnie z Weroniką Górecką, wtedy kończyły ex aequo rywalizację na Mistrzostwach Polski w Łodzi i ten rezultat dał im kwalifikację na Mistrzostwa Europy. A tutaj 2:20.98 Agata Naskręt przed Oliwią Glińską. No i Maja Grzegorczyk na miejscu trzecim. Panie oczywiście mogą teraz wyjść z wody, bo przed nami seria druga. W niej zgłoszonych do startu 8 zawodniczek. No i cała ósemka stanęła na starcie. Wiktoria Rudek, AZS AWF Wrocław na torze pierwszym, na drugim Kamila Haładyn, 149 Łódź, na torze trzecim Paulina Bierzuńska, Skłatina Ostrołęka, na czwartym Róża Sęczkowska, Olimpia Lublin, na piątym Maja Tomaszewska, G8 Bielany Warszawa, na szóstym Zuzanna Urbańska, Kormoran Olsztyn, na siódmym Paula Żukowska, AZS UMCS Lublin i na ósmym Martyna Pieńkowska, Płetwal Szczytno. Panie zbliżają się do półmetka, ale tu wyraźna przewaga płynącej na torze siódmym Pauli Żukowskiej. Finiszuje ostatnie 15 metrów, ma do pokonania Paula Żukowska, doświadczona zawodniczka AZS-u UMCS Lublin. Czas zwycięzczyni 2:23.11.
Paulina Bieżuńska na miejscu drugim. A na trzecim Róża Sęczkowska. Kolejne zawodniczki dopływają do mety. Za moment wyścigi rozstawione. Oczywiście prosimy panie o wyjście z wody. Za moment zobaczymy listę startową serii trzeciej. No i w tym wyścigu wystartują na torze 0 Anna Kamińska, ZSAWF Warszawa. Na torze pierwszym Iga Wegwert, MKP Gdańsk. Na drugim Aleksandra Szargiej, Żabianka Gdańsk. Na trzecim Aleksandra Prasał, Korona Swim Kielce. Na torze czwartym z najlepszym czasem zgłoszenia uczestniczka tegorocznych mistrzostw NCAA Weronika Górecka, Juwenia Wrocław. A na torze piątym Wiktoria Palicka, Skalar Słupsk. Na szóstym Alicja Pinkowicz, Unia Oświęcim. Na siódmym Ada Skrzypek, SMS Galicja Kraków. Na ósmym Natalia Nikiel, Park Wodny Tarnowskie Góry. I na dziewiątym Agata Czechyra, Warta Poznań. O, w tej serii dwie zawodniczki z rocznika 2009, Aleksandra Prasał na torze trzecim, Ada Skrzypek na torze siódmym. To jest rocznik, który walczy o udział w Europejskich Igrzyskach Młodzieży. W tym roku na Słowenii będą ci młodzi, może przyszli olimpijczycy rywalizować o najwyższe laury. Roczniki 2008-2009 wśród dziewcząt to także walka o miejsce w reprezentacji Polski na wielomecz, który już niedługo, za nieco ponad 3 tygodnie, odbędzie się w Gliwicach. A w połowie dystansu na prowadzeniu na torze czwartym Weronika Górecka, dalej Aleksandra Prasał, Jada Skrzypek, a więc Wiktoria Palicka tutaj tablica nie odbiła, ale widzimy, że dobrze radzą sobie te najmłodsze w stawce 14-letnie pływaczki. Wspominaliśmy o tym w trakcie pierwszego wyścigu. Weronika Górecka też ma już na swoim koncie Mistrzostwo Polski. Wtedy wspólnie z Agatą Naskręt w 2018 roku w Łodzi. I po tym, co prezentuje w tym sezonie, co prezentowała w tym sezonie na jardach, można wnioskować, że będzie groźna również w rywalizacji na długim basenie. Nie zawsze to się przekłada, ale widzimy, że Górecka zdecydowanie z przodu w tym wyścigu eliminacyjnym i to będzie niezły rezultat, 2:15,99. Wiktoria Palicka na miejscu drugim, Aleksandra Prasał na trzecim. I seria czwarta, więc przedostatni wyścig, a w nim Dominika Ścibiorek, G8 Bielany Warszawa na torze 0. Na jedynce Weronika Gronia, Storia Bydgoszcz. Na torze drugim Elena Włodarczyk, AZS AWF Warszawa. Na torze trzecim Martyna Piesko, AZS UMCS Lublin. Na czwórce medalistka Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata Juniorek, Laura Bernat, AZS UMCS Lublin. Na torze piątym Marianna Rydyńska, 15 Bydgoszcz. Na torze szóstym Zuzanna Denisiewicz, Nawa Skierniewice. Na torze siódmym Antonina Sobczak, AWF Warszawa.
na torze 8 Julia Jaśkowska, Mosopole, i na torze 9 Pola Michalska, warszawianka. Laura Bernat ostatnie 2 lata kończyła z tytułem mistrzyni Polski w tej konkurencji przed własną publicznością, bo to przecież Lublinianka właśnie na Mistrzostwach Polski w Lublinie zwyciężała w 2021 i 2022 roku. Tutaj póki co prowadzi wyraźnie po pierwszych 50 metrach przed Martyną Piesko. Laura Bernat, autorka drugiego wyniku w historii polskiego pływania w tej konkurencji. Półfinalistka Igrzysk Olimpijskich, przypominamy. Na półmetku Laura Bernat, minuta 4,78. No, zdecydowanie szybciej płynie Laura Bernat niż w Oświęcimiu, gdy ustanawiała najlepszy tegoroczny rezultat, swój najlepszy tegoroczny rezultat, jednocześnie drugi wynik w Polsce w tym sezonie. Jak to będzie wyglądać po 150 metrach? Minuta 38,78. Będzie niezły, pewnie najlepszy czas tych eliminacji. No i perspektywa na poprawę tego wyniku po południu. Zobaczmy jeszcze, jak finiszować będzie Laura Bernat, bo ona potrafi te ostatnie 50 metrów pokonać naprawdę szybko. No tu olbrzymia przewaga Laury Bernat, która dopływa do ściany z rezultatem 2:11:59, a więc blisko. Poprawia swój najlepszy tegoroczny wynik Laura Bernat. Blisko minimum na Mistrzostwa Świata 2:11:08 to ten rezultat, który trzeba będzie uzyskać w wyścigu finałowym. 2:11:59, niewiele wolniej też od rezultatów, które dawały Laurze w ostatnich 2 latach złote medale, więc szybko już rano popłynęła zawodniczka z DDS-u UMCS-u Lublin Marianna Rydyńska na miejscu drugim, Zuzanna Denisiewicz na trzecim. No i Laura Bernat też dodajmy, bo to istotne, wypełnia minimum na Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów. A przed nami już ostatni, piąty wyścig, a w nim na torze 0 Michalina Jasińska, warszawianka. Na torze 1 Natalia Jakubczyk, Most Dąbrowa Górnicza. Na 2 Anna Traczyk, Juwenia Wrocław. Na 3 Julia Smużyńska, SMS Galicja Kraków. Na 4 Adela Piskorska, ZS UMCS Lublin, liderka tegorocznych list z 3 wynikiem w historii polskiego pływania. Na torze 5 Dominika Trętkiewicz, Mosopole. Na 6 Warwara Chluszczenko, 190 Łódź. Na 7 Mariana Drabych, Krzeostrzewiec Świętokrzyski. Na 8 Martyna Burzak, Barakuda Gdańsk. I na 9 Kaja Kostańczyk, Most Dąbrowa Górnicza. O, fantastyczne występy Adeli Piskorskiej w tym sezonie. Przed kilkoma dniami też na 200 metrów zaprezentowała się ze znakomitej
strony w Berlinie na zawodach Swim Open. 2 minuty 9 sekund i 82 setne, zaledwie 8 setnych sekundy gorszy rezultat od tego, który uzyskiwała Alicja Tchórz, gdy poprawiała rekord Polski. A warto też dodać, że rezultat uzyskany przez Adelę Piskorską w Berlinie to wynik lepszy od normy olimpijskiej. Oczywiście zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego nasi reprezentanci te minima kwalifikacyjne na igrzyskach będą mogli uzyskiwać od tegorocznych mistrzostw świata, ale Adela Piskorska pokazała, że jest w stanie pływać szybciej niż ta kwalifikacja olimpijska. Zatem wszystko na najlepszej drodze, by wypełnić tę normę i by mogła wystartować w przyszłym roku w Paryżu w tych najważniejszych dla sportowca zawodach. Tutaj Adela Piskorska na razie dość spokojnie, w pełni kontrolując to, co dzieje się w tym wyścigu. Minuta 42.7. Julia Smużyńska traci do zawodniczki AZS-u MCS-u Lublin 60 sekundy. No i finiszowe metry. Adela Piskorska prowadzi, wygra ten wyścig. Będzie w czołówce eliminacji. To nie będzie oczywiście najlepszy rezultat. Kwalifikacje, eliminację wygra Laura Bernat. A Piskorska na mecie z czasem 2:18:54. Dominika Trętkiewicz na miejscu drugim. Smużyńska na trzecim. Rywalizacja pań zakończona. A czas zatem na panów za moment. Pierwsza z czterech serii. A w niej zgłoszonych do startu 6 zawodników. Przed nami ostatnia konkurencja eliminacyjna, ale nie ostatnia konkurencja tej sesji porannej, bo jeszcze po zakończeniu 200 metrów stylem grzbietowym wolniejsze serie na 800 metrów stylem dowolnym kobiet i 1500 metrów stylem dowolnym mężczyzn. A zawodnicy z serii pierwszej już w wodzie. Jakub Bieżuński, Skłatina Ostrołęka na torze drugim, na trzecim Kasper Krysiak, Trójka Łódź, na czwartym Mateusz Stawicki i na piątym Arkadiusz Powierzak, im 92 Ursynów, na szóstym Jakub Zawadzki, Ruch Grudziądz i na siódmym Krzysztof Aszgin, Neptun Gdańsk.
na półmetku zdecydowanie z przodu. 14-latek z warszawskiego Ursynowa Mateusz Stawicki. A my mamy niestety kolejny z tych przykrych komunikatów. Martyna Burzak, która płynęła w serii piątej na torze ósmym, została zdyskwalifikowana za niezłamanie powierzchni wody głową przed lub na linii 15 metra. Mateusz Stawicki, najszybszy w serii pierwszej, a jako, że mamy tylko cztery wyścigi, to już ten drugi wyścig, to jest wyścig rozstawiony tutaj. Za chwilę czekamy jeszcze na listę uczestników tej serii i przedstawimy całą dziesiątkę. Na torze zero Bartosz Myśliwiec, MKP Szczecin. Na torze pierwszym Adam Kuczak, AZS-a WF Katowice. Na dwójce Oliwier Urbaniak, Trójka Łódź. Obok niego Błażej Paszkowski, AZS UMCS Lublin. Na torze czwartym Filip Kosiński, AZS AWF Warszawa, medalista Mistrzostw Europy Junior w tej konkurencji. Aleksander Sienkiewicz, AWF Katowice na torze piątym. Kamil Geissner, Wodnik Siemianowice Śląskie na torze szóstym. Na siódemce Szymon Zgoda, Polonia Warszawa. Na torze ósmym Mateusz Kowalski, Delfin Gdynia. I na torze dziewiątym Mateusz Kuszcza, GIM 92 Ursynów. A w tej serii na pewno faworytem Filip Kosiński, AWF Warszawa, autor drugiego w tym sezonie wyniku, jeśli chodzi o polskich pływaków, medalista Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata Juniorów, mistrz Polski z krótkiej pływalni w tej konkurencji. No widzieliśmy przed momentem, dlaczego ta krótka pływalnia jeszcze bardziej pasuje Filipowi. Fantastycznie opanowany ten element pływania pod wodą po każdym odbiciu od ściany. I za chwilę półmetek. Filip Kosiński, AWF Warszawa. No ale świetnie trzyma się także Błażej Paszkowski, AZS UMCS Lublin. Także poniżej minuty otwarcie tego zawodnika. A teraz Paszkowski najszybszy na tej 50-ce. Kosiński odrobił straty na nawrocie. Zacięta walka o zwycięstwo w tym wyścigu eliminacyjnym. Filip Kosiński, AWF Warszawa, Błażej Paszkowski, AZS UMCS Lublin. Filip Kosiński odrobinę lepszy. Czy jednak Błażej Paszkowski dopłynięcie 2-3-20. Ja przyznam szczerze, że tutaj zasłonili nam troszkę sędziowie samo dopłynięcie do ściany. Tablica pokazuje, że to Błażej Paszkowski z nowym rekordem życiowym wygrywa wyścig numer 2. No i zbliża się do minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów. Będzie okazja poprawić ten rezultat w finale, bo zapewne znajdzie się w nim zawodnik z Lublina.
A przed nami seria trzecia, w niej na torze 0 Igor Popow, warszawianka. Tor pierwszy Filip Mańka, 190 Łódź. Na torze drugim Jakub Szpaler, TP Zielona Góra. Na trzecim Przemysław Jankowski, Zabianka Gdańsk. Na torze czwartym rekordzista Polski, czterokrotny mistrz świata z krótkiej pływalni, Radosław Kawęski, G8 Bielany Warszawa. Na torze piątym Marcin Goraj, SMS Galicja Kraków. Na torze szóstym Jan Król, AZS AGH Kraków. Na torze siódmym Błażej Sroka, Żabianka Gdańsk. Na ósmym Piotr Bujak, Salos Cortile Kielce. I na dziewiątym Mikołaj Klonowski, Olimpia Świecie. No ciekawi jesteśmy bardzo występu Radka Kawęckiego w tych zawodach. Myślę, że on sam nie do końca był w stanie powiedzieć przed startem rywalizacji, jak ta jego forma się prezentuje. Zbliżają się do półmetka zawodnicy w tym wyścigu, Kawęcki i Jan Król na czele, blisko siebie, z niewielką stratą. Kawęcki rozpoczyna drugą setkę, 400 sekundy różnicy pomiędzy tą dwójką. Marcin Goraj, no, przed rokiem wicemistrzostwo kraju, zawodnika trenującego na co dzień na Uniwersytecie Pittsburskim. No i Goraj przyspieszył, 30-18, ostatnia 50, wyszedł na wyraźne prowadzenie zawodnik SMS-u Galicji Kraków. O, zadebiutował w tym roku na mistrzostwach NCAA. A zawodnik z Krakowa przyleciał, a teraz na mistrzostwa Polski i prezentuje naprawdę dobrą dyspozycję. To będzie niezły rezultat Marcina Goraja. Goraj na finiszu z wynikiem 2 minuty, sekunda i 34 setne. Niespełna sekundę wolniej od minimum na Uniwersjadę. Będzie co atakować po południu. Radosław Kawęcki na miejscu drugim, na trzecim Jan Król. Cała dziesiątka już na mecie, więc pozostał nam do rozegrania jeszcze jeden wyścig. A w serii czwartej popłynął na torze 0 Kasper Dubiniak, 48 Warszawa Śródmieście. Na torze pierwszym Oskar Ślesik, G8 Bielany. Na drugim Wiktor Pacewicz, 190 Łódź. Na trzecim Filip Suchański, 51 Lublin. Na torze czwartym Ksawery Masiuk, G8 Bielany Warszawa. Na piątym Mikołaj Malec, trójka Łódź. Na szóstym Mateusz Zając, AZS AWF Katowice. Na siódmym Piotr Tomaszewski, AZS UMC z Lublin. Na ósmym Jan Lucow, Polonia Warszawa. I na dziewiątym Adrian Ochalik i Karstal Mielec.
Oksawery Masiuk w tym roku już bardzo szybko, minuta 57.83 na Grand Prix, Arena Grand Prix w Lublinie. Wypełnił w ten sposób minimum na Mistrzostwa Świata w Fukuoce, a skompletował tam hat-tricka, jeżeli chodzi o te minima na wszystkich dystansach stylem grzbietowym. No i ciekawi jesteśmy jego formy na te kilka miesięcy przed Mistrzostwami Świata. O, już za niespełna 3 miesiące najlepsi będą rywalizować w Fukuoce, a tymczasem po pierwszych 100 metrach prowadzi płynący na torze trzecim Filip Suchański, medalista Polish Open w tej konkurencji. Walczący o kwalifikacje na Mistrzostwa Europy Juniorów. No i Ksawery Masiuk zmienia przesiutkę, włącza wyższy bieg. Spokojnie bardzo płynął 150 metrów, ale widać, że nie chce przegrać nawet wyścigu eliminacyjnego. Zdecydowanie najmocniejszy na ostatniej 50. A przy takim rekordzie życiowym może sobie na to pozwolić. Wygrywa 2:00:37 Mikołaj Malec, 2 minuty i 73. Niedużo, 0,3 sekundy od minimum na Uniwersjadę Mikołaj Malec. A Filip Suchański, 2:56, a zatem minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów. A teraz przed nami wolniejsze serie na 800 metrów stylem dowolnym. Dwa wyścigi pań. Lista startowa już na Telebimie, więc za moment rozpoczniemy rywalizację. O, mamy wycofanie z finału bez 100 metrów stylem motylkowym kobiet. Dominika Kosakowska, ZSU MCS Lublin, skreślona, więc do finału B wchodzi Paula Karlińska, MKP Szczecin. Mamy też oficjalne rezultaty rywalizacji kobiet na 200 metrów stylem grzbietowym. W finale A Laura Bernat, Weronika Górecka, Adela Piskorska, Wiktoria Palicka, Dominika Trętkiewicz, Julia Smurzyńska, Marianna Rydyńska, Agata Nastręt, Aleksandra Prasał i Zuzanna Denisiewicz. A w finale B Paula Żukowska, Oliwia Glińska, Anna Traczyk, Elena Włodarczyk, Natalia Jakubczyk, Julia Jaśkowska, Alicja Pinkowicz, Antonina Sobczak, Ada Skrzypek i Kaja Kostańczyk. No i jeszcze przedstawmy serię drugą na 800 metrów stylem dowolnym. Ta pierwsza oczywiście będzie pływać po południu. Najszybsze zawodniczki
a zaprezentują nam się po godzinie 17.15. Najpierw wyścigi finałowe w sprintach, a zaraz po nich właśnie 800 metrów stylem dowolnym. A w programie tego pierwszego dnia Mistrzostw Polski, natomiast w serii drugiej od toru zero Olga Bukowska, MKP Szczecin, Oliwia Przybylska, ZS UMCS Lublin, Zuzanna Kuczmar, Polonia Warszawa, Julita Kosowska, 190 Łódź, Agnieszka Rudomina, MKP Gdańsk, Natalia Siwko, AZS UMCS Lublin, Oliwia Samoraj, MKS Piaseczno, Marta Pope, AZS UMCS Lublin, Zuzanna Łukasik, Most Dąbrowa Górnicza i Zofia Kondrasiuk, GIM 92 Ursynów. Mamy też oficjalne rezultaty 200 metrów stylem grzbietowym mężczyzn. No i po kolei do finału, a kwalifikują się Ksawery Masiuk, Mikołaj Malec, Marcin Goraj, Filip Suchański, Filip Kosiński, Błażej Paszkowski, Kamil Geisner, Radosław Kawęcki, Aleksander Sienkiewicz i Jan Król. A do finału B Przemysław Jankowski, Adam Kuczak, Oliwier Urbaniak, Jakub Szpaler, Mateusz Kowalski, Szymon Zgoda, Mateusz Zając, Piotr Tomaszewski, Oskar Ślesik i Błażej Sroka. W rezerwie Wiktor Pacewicz i Filip Mańka. No i mamy wycofanie z finału B 200 metrów stylem grzbietowym mężczyzn. Adam Kuczak, AZS AWF Katowice skreślony, więc do finału B wchodzi Wiktor Pacewicz ze 190. W rezerwie pozostaje Filip Mańka, dołącza do niego Jan Lucow. Połowa dystansu Natalia Siwko, AZS UMCS Lublin przed Martą Poppe, także AZS UMCS Lublin. Wycofanie z finału B 200 metrów stylem grzbietowym mężczyzn. Oskar Ślesik, G8 Bielany Warszawa, nie popłynie w tym wyścigu, więc do finału B wchodzi kolejny zawodnik 190. Filip Mańka, w rezerwie Jan Lucow i Piotr Bujak w tym momencie.
A zawodniczki w tej serii zbliżają się do mety. 200 metrów pozostało jeszcze do pokonania. Natalii Siwko, Marta Pope, Agnieszka Rudomina na kolejnych pozycjach. A do biura rzeczy znalezionych trafił telefon. Jeżeli ktoś zorientuje się, że zgubił telefon, zapraszamy. Będziemy weryfikować, czy to prawowity właściciel. Natalia Siwko z wyraźną przewagą zbliża się do mety. Jeszcze 15 metrów zostało jej do pokonania. Przyjeżdżała tutaj z czasem zgłoszenia 9.17 i 39 setnych, a kończy wyścig z lepszym rezultatem 9.15, 59. Gratulacje dla Natalii, zawodniczka AZS-u UMCS-u Lublin. Kończy ten wyścig przed Agnieszką Rudominą z MKP Gdańska na miejscu trzecim. Dopływa do mety Julita Kosowska. Mamy jeszcze wycofanie z finału B 200 metrów stylem grzbietowym mężczyzny. Przemysław Jankowski skreślony, a to oznacza, że do finału B wchodzi Jan Lucow, UKP Polonia Warszawa. A przed nami ostatni wyścig kobiecy dzisiejszego przedpołudnia. Seria, w której widzimy 7 zawodniczek na torze pierwszym. Nina Ośka, Delfin Gdynia. Na torze drugim Maria Krętosz, Wodnik Siemianowice Śląskie. Na trójce Gabriela Karkocha, Manta Kochłowice Ruda Śląska. Na torze czwartym Zuzanna Będkowska, SMS Galicja Kraków. Na torze piątym Wiktoria Tatko, Wiktoria Racibórz. Na torze szóstym Iga Maślej, UKS Krośnicka Przystań. I na torze siódmym Julia Ziętek, UKP Ruda Śląska. Ozwolniło się kolejne miejsce w finale B 200 metrów stylem grzbietowym mężczyzn. Mateusz Zając, AZS AWF Katowice, wycofany, więc do finału B wchodzi Piotr Bujak, Salos Cortile Kielce. I jeszcze jedno skreślenie z finału B 200 metrów stylem grzbietowym mężczyzny. Filip Mańka ze 190 wycofany
a to oznacza, że do finału B kwalifikuje się Igor Popow z Warszawianki. A tutaj panie zbliżają się do 200 metra, więc 1/4 dystansu. Zuzanna Będkowska na prowadzeniu na tym etapie rywalizacji. Metrów. Niewiele zmieniło się na czołowych pozycjach. Zuzanna Będkowska, Gabriela Karkocha. Mam wrażenie, że zmniejsza się nieco dystans między goniącą Gabrielą Karkochą, a uciekającą Zuzanną Będkowską. Będziemy zaraz śledzić te międzyczasy. Tak jest, Gabriela Karkocha odrabia systematycznie po kilkadziesiątych na kolejnych pięćdziesiątkach. Pięćset metrów, już za chwilę liderki będą miały za sobą. O, teraz w tę stronę to Będkowska była nieco szybsza. No ale myślę, że to jeszcze nie koniec walki o zwycięstwo w tym wyścigu.
No, niestety utrudnione zadanie ma płynące na to, że pierwszym Nina Ośka, zgubiony czepek, a dość długie włosy ma zawodniczka Delfina Gdynia. No i musi radzić sobie z dodatkowymi, niemałymi oporami. A na tym dystansie to może być bardzo, bardzo uciążliwe. Tymczasem liderki już za 600 metrem. I już tylko trzy długości pływalni ma do pokonania prowadząca na torze czwartym Zuzanna Będkowska. A więc za momencik gwizdki dla tych, które płyną na czele stawki. Ostatnie 100 metrów do pokonania. Zuzanna Będkowska już nie musi zerkać na te tabliczki. Usłyszała gwizdek, wie dokładnie, że zostało jej dwie długości pływalni do pokonania. Karkocha na miejscu drugim. Wiktoria Tatko na pozycji trzeciej. Finiszowe metry w wykonaniu Zuzanny Będkowskiej. Jest na mecie zawodniczka Galicji Kraków. 9 minut 36 sekund 77 setnych. Taki rezultat uzyskuje zwyciężczyni ostatniej dzisiejszej w trakcie eliminacji serii w rywalizacji kobiet. Oczywiście czekamy, aż wszystkie zawodniczki uporają się z tym dystansem, a już za momencik z dystansem 1,5 kilometra będą mierzyli się panowie. Także dwa wyścigi w tym bloku, a najszybsza rozstawiona seria w sesji finałowej. Jest na mecie także Nina Ośka, która przez większą część dystansu musiała niestety rywalizować bez czepka, bo ten złośliwie zsunął się z głowy. Ale by wszystko było zgodnie z przepisami, trzeba ten czepek teraz wyłowić. Na szczęście był dość blisko. Przechodzimy zatem do rywalizacji panów. 1,5 kilometra.
Krystian Drabczyk, Unia Oświęcim, na torze 0. Na torze pierwszym Konrad Kozłowski, Kormoran Olsztyn. Na torze drugim Wiktor Grzegorczyk, AZS AWF Warszawa. Na torze trzecim Sergiusz Gołacki, 190 Łódź. Na czwórce Piotr Woźniak, Kormoran Olsztyn. Na torze piątym Michał Gnaczyński, MKP Szczecin. Na torze szóstym Jacek Nowacki, Kormoran Olsztyn. Na torze siódmym Miłosz Piętka, MKP Szczecin. Na torze ósmym Wojciech Hałat, AZS UMCS Lublin. I na torze dziewiątym Franciszek Sokołowski, Kormoran Olsztyn. No najliczniej reprezentowany tutaj Kormoran Olsztyn, ale z tego klubu wywodzi się wielu zawodników specjalizujących się właśnie w długich dystansach, nie tylko na pływalni, ale także na wodach otwartych. Piotr Woźniak płynący tutaj na torze czwartym to także jeden z tych zawodników właśnie, którzy łączą rywalizację na pływalni z otwartymi akwenami. Piotr Woźniak, Michał Gnaczyński i Miłosz Piętka, a więc Olsztyn, a potem dwóch zawodników ze Szczecina. No, szczecińska szkoła długich dystansów, także znana doskonale. Michał Gnaczyński jakiś czas temu przeniósł się z Gorzowa do Szczecina właśnie, no i to zaowocowało znakomitymi rezultatami. Zimą święcił triumfy w rywalizacji 15-latków jeszcze podczas Mistrzostw Polski. Znakomity występ właśnie na 1,5 kilometra, który, jeśli dobrze pamiętam, dał ostatecznie tytuł najlepszego zawodnika tamtej imprezy, a więc Mistrzostw Polski do lat 15, które odbywały się w Gliwicach. Woźniak, Gnaczyński i Piętka. Piotr Woźniak z rekordem życiowym 16 minut 3 sekundy i 36 setnych ustanowionym nieco ponad miesiąc temu w Gliwicach podczas śląskiego testu w pływaniu długodystansowym. No blisko, blisko był Piotr Woźniak tego, by znaleźć się z tą życiówką
w czołowej dziesiątce i by startować w sesji finałowej w tej najmocniejszej serii. Ostatecznie 11 czas zgłoszenia. 5:15:81 po przepłynięciu 500 metrów, a więc płynie 3 sekundy szybciej niż w Gliwicach, gdy ustanawiał rekord życiowy. No Piotr Woźniak walczy tutaj o minimum, które da prawo startu w Mistrzostwach Europy na wodach otwartych. Jeden warunek już spełnił. Uzyskał rezultat poniżej 55 minut w teście na 5 km. No teraz walczy o to, by wypełnić drugi z tych warunków, a więc uzyskać rezultat 15:57 na 1500 metrów. To by oznaczało poprawienie rekordu życiowego ponad 6 sekund, 7:24 w tym momencie. No to 3 sekundy płynie szybciej od życiówki zawodnik z Olsztyna. Zatem kolejne 3 sekundy trzeba by było urwać w drugiej części dystansu. A w tym momencie właśnie na półmetku rywalizacji Piotr Woźniak i zbliżający się teraz do niego Michał Gnaczyński. Michał Gnaczyński z kolei walczy o udział w Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, a więc w tym popularnym EIOF-ie. Ale w tym roku Gnaczyński już miał okazję reprezentować Polskę podczas wielu meczów w Belgradzie. No i tu to teraz on płynie zdecydowanie szybciej niż Woźniak. No już tylko długość ciała różnicy na korzyść zawodnika z Olsztyna. No ale patrzymy na międzyczasy. Urywa cały czas na kolejnych pięćdziesiątkach Michał Gnaczyński z tej różnicy. No i pewnie niebawem zrówna się ze swoim rywalem z toru czwartego.
za chwilę 2/3 dystansu, a więc 1000 metrów będą mieli za sobą. Piotr Woźniak na torze czwartym i Michał Gnaczyński na torze piątym. 10:38 Woźniaka, no wciąż płynie szybciej niż wówczas, gdy ustanawiał rekord życiowy, ale ta różnica się zmniejsza, z kolei Gnaczyński płynie zdecydowanie szybciej niż podczas ustanawiania życiówki. Woźniak i Gnaczyński. No teraz Gnaczyński 500 wolniejszy, ale też wiemy, że pływanie długodystansowe nie polega na tym, żeby szarpać jakoś drastycznie. Tutaj ważne jest, by utrzymywać stałą, wysoką prędkość jak najdłużej. Oczywiście można sobie pozwolić na długi finisz, jeżeli ktoś jest na to przygotowany. Ale widzimy, że ta różnica między liderami minimalna. Wciąż jeszcze Piotr Woźniak. Ale Gnaczyński szybszy na tej 50. Michał Gnaczyński już minimalnie z przodu przed Piotrem Woźniakiem. 1200 metrów, a więc teraz już niespełna 6 długości pływalni mają do pokonania liderzy z torów oznaczonych tymi żółtymi czy złotymi, jak to woli, linami. Gnaczyński, Woźniak, 26 setnych sekundy dzieli tych panów na tym etapie rywalizacji. A już za chwilę zostaną im do pokonania już tylko 4 długości pływalni. Ostatnie 200 metrów. No w przypadku rywalizacji na 1,5 kilometra można powiedzieć, że to już finisz. No, cieszymy się bardzo, że nie brakuje wsparcia z trybun, bo tutaj walka toczy się o awans do zawodów międzynarodowych, do reprezentacji Polski. A to przecież wielkie przeżycie i wielki sukces dla każdego zawodnika. Niemal równocześnie Michał Gnaczyński, Piotr Woźniak. No Gnaczyński teraz poniżej 30 sekund. A panie sędzie z torów czwartego i piątego już z gwizdkami. Rozległy się te gwizdki, proszę zobaczyć, 12 setnych sekundy. No i który z panów dysponuje lepszym finiszem? Piotr Woźniak, tor czwarty, Michał Gnaczyński na torze piątym.
Ostatni nawrót. Michał Gnaczyński, Piotr Woźniak. Będą rekordy życiowe? To na pewno. Pytanie, czy będzie pełna satysfakcja po dotknięciu ściany. Michał Gnaczyński, Piotr Woźniak, ramię w ramię, ostatnie 10 metrów. Wspaniała walka na finiszu zawodników ze Szczecina i z Olsztyna. Michał Gnaczyński odrobinę szybszy od Piotra Woźniaka. 15:58:20. Zwycięzcy Woźniak 11 setnych wolniejszy. Michał Gnaczyński z takim rezultatem w zeszłym roku na IOF-ie zająłby miejsce piąte, a więc z dużym prawdopodobieństwem to jest wynik, który da mu prawo startu w młodzieżowych igrzyskach europejskich. Europejski Festiwal Młodzieży Europy, tak brzmi polska nazwa tych zawodów, które pod koniec lipca odbędą się na Słowenii. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy ukończyli ten wyścig, także dla kibiców, którzy tak dzielnie dopingują i wspierają przez cały dystans. Ostatni wyścig dzisiejszego przedpołudnia, jeszcze przedpołudnia, no życzymy wszystkim uczestnikom, by przed południem te rywalizacje ukończyli. Niespełna 19 minut zostało nam do godziny 12, a zatem jest szansa, że tutaj wszyscy zmieszczą się. Przed południem właśnie seria oznaczona trójeczką, bo ta seria z jedynką oczywiście w sesji finałowej w walce o medale. A w tym wyścigu Michał Głogowski, olimpijczyk Kraków na torze 0, Piotr Wiraszka, GIM 92 Ursynów na torze pierwszym, na dwójce Szymon Kanczkowski, UKS 3 Team Rumia, na trójce Adam Mazur, grupa Piąty Styl, na torze czwartym Hubert Cisowski, MOS Dąbrowa Górnicza, czołowy kraulista rocznika 2008 w naszym kraju. Obok niego także zawodnik 15-letni Mateusz Ciba, MKP Szczecin, na torze szóstym Jakub Szwedzki, Trójka Łódź, na siódemce Maciej Chodań, Kormoran Olsztyn i na torze ósmym Wolfgang Gebauer, także Kormoran Olsztyn. Tak jak Maciek wspominał, zbliżamy się oczywiście do końca tej sesji porannej. O godzinie 16:45 uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski, a już teraz serdecznie wszystkich na nie zapraszamy. O 17:15 początek pierwszych wyścigów. Myślę, że wszyscy dobrze wiedzą, że sesja finałowa będzie do zobaczenia w TVP Sport, a w związku z tym mamy też jasno określony harmonogram i będziemy chcieli się go trzymać. A więc też wielka prośba do wszystkich startujących w wyścigach finałowych o zapoznanie się z tym harmonogramem, o to, żeby tego pilnować, zwłaszcza jeżeli chodzi o ceremonie medalowe. A żeby każdy odpowiednio wcześnie pojawił się na zbiórce i swój medal odebrał.
rozgrzewka od godziny 15, więc tak naprawdę już za trochę ponad te 3 godziny ta rozgrzewka się rozpocznie. A w tej serii zdecydowanie z przodu Hubert Cisowski, zawodnik MOS-u Dąbrowa Górnicza. Trzeci raz w życiu płynie na długim basenie 1,5 kilometra ten zawodnik, ale dobre wspomnienia ma także z tego obiektu, bo w lipcu ubiegłego roku dokładnie na tej samej pływalni wywalczył tytuł mistrza Polski wśród 14-latków właśnie w tej konkurencji. No i będzie pewnie chciał poprawić ten rekord życiowy ustanowiony właśnie te 9 miesięcy temu, prawie 10 już miesięcy temu. A biuro rzeczy znalezionych wciąż się rozrasta. Mamy do odebrania słuchawki, mamy także 2 bidony. Hubert Cisowski, 400 metrów. 4:17.61. No, dużo, dużo szybciej. 12 sekund płynie szybciej od wyścigu, w którym ustanawiał rekord życiowy. No, jeżeli utrzyma takie tempo poprawy tego rezultatu, to zdecydowanie bliżej będzie już granicy 16 minut niż 17. Do tej pory najszybciej w życiu pokonał ten dystans w 17 minut i 4 sekundy. Oczywiście mowa o pływalni 50-metrowej. Trudno będzie poprawić na pewno rezultat Michała Gnaczyńskiego z poprzedniej serii. To w kontekście rywalizacji o miejsce w kadrze na EOF, ale przypomnijmy, że w grze także jest miejsce w reprezentacji na wielomecz, który pod koniec maja odbędzie się w Gliwicach. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Taki doroczny sprawdzian, przegląd młodych kadr. Zawody nazwane sprawdzianem dla nadziei olimpijskich. No i Hubert Cisowski, myślę, jako najlepszy kraulista właśnie z tego rocznika 2008, z olbrzymimi szansami na to, by w tej reprezentacji Polski znaleźć się już za niespełna miesiąc. Metrów, 6:33, a więc 15 sekund szybciej od czasu na rekord życiowy.
Cisowski daleko z przodu, na drugim miejscu w tym wyścigu. Także 15-latek Mateusz Ciba ze Szczecina, on na torze piątym. A Hubert Cisowski za kilka chwil dosłownie będzie miał półmetek już za sobą. 15 długości pokonanych, 8:13.73. No to już blisko 19 sekund szybciej niż w ubiegłym roku, gdy sięgał po tytuł Mistrza Polski 14-latków. Metrów, 8:47.02. A więc w tym wyścigu Hubert Cisowski ustanowił właśnie rekord życiowy na 800 metrów po drodze na 1,5 kilometra. No świetne tempo cały czas utrzymuje zawodnik z Dąbrowy Górniczej. Oczywiście dokończenie rywalizacji w tej konkurencji dziś po południu. Około godziny 17:45 powinien się rozpocząć wyścig z zawodnikami z najlepszymi czasami zgłoszeń. Między innymi z Krzysztofem Chmielewskim, z Bartłomiejem Koziejką. No i też między innymi z Bartoszem Kapałą, który na pewno powalczy o jak najlepszy rezultat, może pokusi się o wynik w granicach minimum na Mistrzostwa Świata w pływaniu na wodach otwartych. A do rzeczy znalezionych dołączyła biała bluza z kapturem Skłatina Ostrołęka. Nie mamy chyba wielu uczestników tych mistrzostw z Ostrołęki. Bluza Skłatina Ostrołęka do odebrania przy stoliku spikera. Hubert Cisowski, 12:10.28 po przepłynięciu 1100 metrów. 23 sekundy płynie szybciej od rekordu życiowego. No naprawdę imponujący występ mistrza Polski 14-latków. Oczywiście w tym roku już rywalizującego w gronie 15-latków, ale tytuł wywalczony w ubiegłym sezonie.
A Hubert Cisowski coraz bliżej mety. Pomiar czasu po kilometrze i 200 metrach. 13, 17 i 59 setnych. O, czyli teraz tempo lepsze od tempa na rekord życiowy mniej więcej o 25 sekund. No, myślę, że tutaj możemy spodziewać się rezultatu w granicach 16:35. Te międzyczasy łapane na tych nieparzystych 50-tkach czasem trochę gorsze, ale to wynika z tego, że zawodnicy zadzierają głowę, patrzą, ile jeszcze zostało długości do pokonania, patrzą na te tabliczki z cyferkami. I stąd ten czas może być odrobinę słabszy, ale już niewiele dystansu zostało do przepłynięcia. 1300 metrów. No myślę, że rezultat w granicach między 16:35 a 16:40 bardzo prawdopodobny. Ostatnie spojrzenie na tabliczkę, która w tym momencie pokazana. Trójeczka została. Za chwilę już nie trzeba będzie na nic patrzeć, bo gwizdek, który rozlegnie się za około pół minuty, będzie mówił wszystko. Jest gwizdek, jest na ostatniej setce Hubert Cisowski, Most Dąbrowa Górnicza. I będziemy mieli walkę o miejsce drugie. Kanczkowski i Ciba blisko siebie z niewielką różnicą. A Hubert Cisowski ma do pokonania jeszcze około 30 metrów. Taki wynik uzyskuje Hubert Cisowski. Proszę zobaczyć, tak wygląda młody człowiek, który poprawił rekord życiowy o 24 sekundy, a przy okazji ustanowił życiówkę po drodze w wyścigu na 800 metrów. No i jednak Kanczkowski na miejscu drugim. Dobry finisz zawodnika reprezentującego UKS Tri-Team Rumia. 17 minut 5 sekund i 53 setne. Mateusz Ciba 17:08:69. No i czekamy na kolejnych zawodników. Piotr Wiraszka, rocznik 2009, 17:21. Jest na mecie na torze trzecim w tym momencie Adam Mazur. Ale jeszcze dwóch zawodników walczy z tym niełatwym dystansem. Na torze zero Michał Głogowski, a na torze ósmym Wolfgang Gebauer.
a Hubert Cisowski ze swoim rezultatem wskakuje w klasyfikacji generalnej na miejsce siódme, czyli w najgorszym przypadku Mistrzostwa Polski zakończy na 17 lokacie. I Hubert Cisowski ma już pewność, że żaden z 15-latków nie wyprzedzi go w tej klasyfikacji, bo w wyścigu finałowym, wyścigu popołudniowym nikogo z tego rocznika nie będzie, a zatem myślę, że może świętować już awans do reprezentacji Polski na wielomecz w Gliwicach pod koniec maja. Michał Głowowski, Stowarzyszenie Olimpijczyk Kraków, wciąż walczy z dystansem, ale to nie jest dystans dla słabych ludzi, ale tutaj ta siła mentalna, myślę, równie ważna, albo może nawet ważniejsza niż ta fizyczna. Niespełna trzy długości jeszcze ma do pokonania zawodnik z Krakowa. To już ostatni akcent dzisiejszych eliminacji. Pierwsza sesja zbliża się do końca. Tak jak Szymon już wielokrotnie podkreślał, 16:45 to jest godzina rozpoczęcia. Oficjalne otwarcie 95. Głównych Mistrzostw Polski w pływaniu. No i ten wyczekany moment, a więc ten gwizdek oznaczający ostatnie 100 metrów do pokonania. Usłyszał go Michał Głogowski i dzielnie walczy o ukończenie rywalizacji. Ostatni nawrót. Już jakiś czas temu pokonany. Za chwilę ostatnie 25 metrów. Michał Głogowski, Stowarzyszenie Olimpijczyk Kraków. Jest na mecie Michał Głogowski i to był ostatni akcent sportowy dzisiejszych eliminacji. Rozległ się ostatni gwizdek sędziego głównego. Dziękujemy całej komisji sędziowskiej za to przedpołudnie, za niełatwą jak zawsze pracę wykonaną perfekcyjnie. Zapraszamy wszystkich na finały. Od 16:45 oficjalne otwarcie z naszej strony. To już wszystko. Dziękujemy jeszcze raz i słyszymy się po południu.